Witajcie drodzy kochani, serdecznie Was pozdrawiam tutaj z Wysp Kanaryjskich. W dzisiejszym programie chciałbym skomentować to, co pojawiło się w komentarzach pod niektórymi moimi YouTubami. Wiele ludzi się ze mnie wyśmiewało, że mówię o zapasach, wiele ludzi się wyśmiewało, że jakie wojsko, jakie obstawienie miast. No i drodzy kochani, chciałbym Wam powiedzieć, zobaczcie co się dzieje już w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych dniach. W dniach, które już niektóre już minęły, a które będą, wiele miast jest już jakby kontrolowanych, że ludzie nie mogą się przemieszczać. Tu w Hiszpanii w tej chwili jest stan alarmowy. Ludzie nie mogą się oddalić od swojego miasteczka, od swojego miasta, nie mogą wyjść poza miasto, chyba że mają specjalną przepustkę, dzięki której mogą poruszać się do pracy lub jadą na zakupy do supermarketu samochodem, a tak poza tym to ludzie nie mogą po prostu oddalić się od swojego miasta tak po prostu na spacer czy ewentualnie na przejażdżkę, nie mogą po prostu oddalać się ze swojego miejsca zamieszkania. Ten stan jest w tej chwili wprowadzony w Hiszpanii, na terenie Hiszpanii, tutaj na Wyspach Kanaryjskich nie mamy tego stanu, ale jest wprowadzony na kontynencie Hiszpanii. Także drodzy kochani, nie wiem jak sytuacja stoi w Polsce, wiem jak sytuacja stoi tutaj na Kanarach i jak sytuacja stoi w Hiszpanii, ale prawdopodobnie również są obostrzenia, trzeba mieć maseczkę założoną. Prawdopodobnie w niektórych krajach jest tak zwany lockdown, że ludzie nie mogą wychodzić ze swojego miejsca zamieszkania. Także to wszystko zaczyna się powoli już spełniać. Ciągłe parcie do wojny również na Bliskim Wschodzie, tam wiadomo co się dzieje. Tam wszyscy normalni ludzie, co to oglądają, to mogą po prostu zobaczyć, że są odpowiednie już działania, które nie są bardzo przyjemne dla pewnych krajów. Także mówiłem o tych zapasach, żeście się śmieli ze mnie. Ja teraz Wam chcę powiedzieć, że po prostu niektóre gałęzie gospodarki będą pozamykane niedługo. Także zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, jeśli chodzi o żywność. Bo ja uważam, że jeżeli zostaną zamknięte fabryki, że ludzie pójdą z torbami, jeżeli pewne działy gospodarki zostaną pozamykane, nie będzie produkcji, nie będzie produkcji na przykład opakowań do pewnych produktów żywnościowych, nie będzie produkcji żywności, no to wówczas znajdziecie się w bardzo kłopotliwej sytuacji. Również w Polsce chcę dodać, że nie ma jakichś specjalnych zapasów żywności, nie ma jakichś magazynów żywności zrobionych dla ludzi, gdzie jest to wszystko jakby przygotowane w razie jakiejś klęski, w razie jakiegoś kataklizmu, w razie jakiejś sytuacji bardzo nieciekawej dla ludzi. Nie ma rezerw odpowiednich dla każdego, że każdy obywatel danego państwa będzie miał zapewnione jedzenie, wodę i wszystko, co jest potrzebne do życia. Możliwe, że takie magazyny są w Niemczech, w Szwajcarii, ale nie są, na pewno nie ma ich aż tyle w Polsce. Możliwe, że są, ale nie ma takich dużych zapasów żywności dla każdego. Także musicie być tego wszystkiego świadomi. A osoby, które mnie wyśmiewały pod YouTubami, mówiąc, że to jest wszystko, tak się nie stanie, że na pewno miasta nie będą obstawione wojskiem, że na pewno nie będzie zamknięcia ludzi, że ludzie będą wolni chodzić po ulicy, no to te osoby się mylą, bo ponieważ są dezaktywowane niektóre działy gospodarki, które nie będą funkcjonować już więcej. Są zwalniani pracownicy z wielu firm, dostałem wypowiedzenie, ja również w bankach tutaj w Hiszpanii dostało wypowiedzenie 5 tysięcy osób z banku Santander, ja myślę, że w Polsce również. I tak po prostu chciałbym jeszcze Wam dodać, że takie miejsce dosyć, gdzie możecie po prostu przetrwać ten trudny okres czasowy, to jest południe Hiszpanii, góry Sierra Nevady, prowincja Almerii, jak również Wyspy Kanaryjskie, Gran Canaria, Wyspa La Palma, również są miejscami takimi spokojnymi, gdzie możecie po prostu żyć spokojnie i taki ten trudny okres tego, w cudzysłowie, koronawirusa przetrwać, bo wiadomo, tak naprawdę chodzi o coś większego, a nie chodzi o żadnego wirusa, tylko chodzi o coś innego. To by było na tyle. Ja od siebie jeszcze raz Was, drodzy kochani, zapraszam na link pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronit mineralny, bardzo zdrowy, odpromiennik leczniczy, który zabezpiecza przed promieniowaniem żył, jak również promieniowaniem elektromagnetycznym. Od siebie się żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie i do widzenia.